Witam bardzo serdecznie w ostatnim meczu czwartej kolejki eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Dzisiaj zmierzy się Andora z Albanią. Zdecydowanym faworytem jest tutaj oczywiście Andora, która ma na koncie jeszcze w tych eliminacjach jedno zwycięstwo i jeden remis. Jedno zwycięstwo z Albanią i jeden remis z Polską. No, San Marino jeszcze żadnego meczu nie wygrał, ale za sukces możemy uznać przegraną 2-0 z Anglią. Tak to wygląda i oczywiście faworytem jest tutaj Andora. Innej tutaj opcji nie widzę, ale no. Wszystko się może zdarzyć tak naprawdę, więc warto ten mecz obejrzeć, chociażby dla samej ciekawości. Na bramce Josep Gomez, obrona Garcia, Walesz, Nikolasz, pomoc Martinez, Moreno, Rebesz, Martinez, a na ataku Sanchez i Puyol. To skład Andory, skład San Marino, bramka Benedettini, obrona Palazzi, Vitaioli, Simoncini, Broli, pomoc Hirsch, Golinucci, Lunadei, Tomassini, a na ataku Vitaioli i Berardi. Oczywiście rozpoczyna prezentacja Andory, na stadionie pada śnieg, co jest rzadko spotykane we wrześniu, ale dobra. Puyol Andorczyków. Pierwsza akcja San Marino, wolnie wypuszczony teraz Berardi i nie trafia, ale kto strzelić, więc na takie akcje trzeba uważać, więc ten mecz musi bardzo uważnie oglądać reprezentację Polski, ponieważ jeszcze nie odbył się mecz Polski-San Marino, a muszą też przy okazji być przygotowani na rewanż z Andorą. Walesz. Udało się zagrać celnie. Ale rozklepanie, chociaż ta piłka tak wolno przeskakuje z rąk do rąk. Taki brak dynamiki jest z nogi do nogi. Przepuścił tę piłkę, miało z tego coś wyjść. Pressingiem dalej Andora. Andora gra gorzej, naprawdę gorzej w porównaniu do tego, co widzieliśmy do tej pory. Golinucci. I zablokowane to podanie. Czy to błyszczał? Golinucci. Hirsch. I już przejęli Andorczycy. Podanie do Martineza. Martinez, zagranie. I zagranie udane. Ale później brak pomysłu, co z tą piłką zrobić. No i zaczynamy. No i zaczynamy drugą połowę. No i dalej remis. San Marino remisuje z Andorą. Jeżeli by takim wynikiem mecz się zakończył, San Marino by weszło do gry w jakiś tam sposób, ale wątpię, że szanse na awans by się jakoś znacząco zwiększyły, no bo i tak czy siak wiemy, że i tak z tymi drużynami może przegrać, a raczej na pewno przegra, chyba że z Polską wygra. Ale teraz Berardi groźnie przez moment. Zapowiadało się, że ta akcja dojdzie do skutku, ale jednak się nie udało. No i tragiczne podanie, tak. Simoncini. Ależ teraz zablokowane. Ależ, no mogło się to udać, no cóż tu powiedzieć. Kolejny raz zablokowane podanie. I Berardi do Vitaioliego! I mamy bramkę! To się dzieje na stadionie w Andorze. Przegrywają u siebie Andorczycy, to też warto zaznaczyć. No, jak to się stało, nie wiem. No i jakby nie patrzeć, była to ładna bramka. Vitaioli. I zagranie do Vitaioliego, czy to będzie dobicie rywala? Zobaczymy. Ale broni to Gomez. Jeszcze raz. Ale Andora dzisiaj gra słabo. Chociaż zawsze grałem słabo, ale nie aż tak słabo przecież nigdy jeszcze nie grali. 2-0! 2-0! I strzelcem teraz był Tomassini. Prawy pomocnik San Marino, jak się nie mylę. To już są pogrzebane szanse Andory na to zwycięstwo, a San Marino nie zdobywa jednego
a 3 punkty. Więc też zaskoczenie. No, cieszą się, jakby wygrali Euro. Tak też można powiedzieć, bo no nie mają szans na wygranie Euro. Jakieś tam są zawsze na awans. Chciałbym zobaczyć bramkę kontaktową Andory. Byłoby ciekawiej. Mało czasu. 6 minut do końca. Jeszcze szansa, jest gol! Nie ma! Pusta bramka! Nie ma bramkarza, ale poradzili sobie obrońcy. 2 minuty. Czy to będzie koniec? Koniec meczu. San Marino wygrywa z reprezentacją Andory. Także do usłyszenia, do kolejnych odcinków z tych meczów. Do zobaczenia.